Telewizja w Polsce.pl. Wracamy do Państwa. To są gorące pytania. Anyta Hołdyńska, witam serdecznie. I wracamy pośrednio do opozycji, bo no właśnie, Pegasus i podsłuchy bardzo mocno przebijały się również w okresie świątecznym, a to za sprawą i Romana Giertycha, który sam siebie nazywa opozycyjnym mecenasem, adwokatem, ale także za sprawą senatora, i to już opozycja, pana Brejzy. Kto podsłuchiwał Giertycha? Stawiamy takie pytanie, bo bardzo mocne oskarżenia, z kolei jasne i klarowne tłumaczenia ze strony, wyjaśnienia można by powiedzieć, ze strony służb i tutaj Stanisława Żaryna, czyli rzecznika ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Na początek dla państwa Roman Giertych. Światowe media donoszą o tym, że mój telefon był 18 razy zhakowany w czasie kampanii wyborczej, po kampanii wyborczej roku 2019 przez program Pegasus. Z tego, co powiedzieli mi eksperci Uniwersytetu Toronto, którzy badali ten telefon, to było najbardziej agresywne używanie Pegasusa, jakie oni obserwowali. No właśnie, nasi goście, to przypominam, Marek Król i Artur Cejerowski. Ja posłużę się tutaj definicją z dziennika Fakt, no bo tutaj rozkładówka, można by powiedzieć, na temat Pegasusa jest cała. W roli głównej Krzysztof Brejza i obok Mariusz Kamiński, czyli minister koordynator do spraw służb specjalnych. Wyjaśniono, co to jest Pegasus, więc teraz dla państwa to oprogramowanie szpiegujące, które instaluje się na telefonach komórkowych, tabletach, netbookach. Producentem, dystrybutorem systemu jest izraelska firma. Po zainfekowaniu telefonu Pegasus otrzymuje dostęp do wszystkich jego funkcji, takich jak rejestr połączeń, zapisane hasła, dane przesyłane za pomocą innych aplikacji. Może też rejestrować dźwięk, a więc podsłuchiwać rozmowy. W Polsce tym systemem mieli być podsłuchiwani właśnie Roman Giertych i Krzysztof Brejza, także prokurator Ewa Wrzosek. Natomiast co do działań operacyjnych, Stanisław Żaryn tłumaczy, że te dozwolone są prawem i nie trzeba informować, jakie osoby są objęte tymi działaniami operacyjnymi. Przypomnijmy, że sprawa karna przeciwko Romanowi Giertychowi trwa, ale za takie przypomnienie w Polsacie, którego dokonał redaktor Rymanowski, no właśnie, Roman Giertych się bardzo mocno poczuł urażony. Jak to komentują nasi goście? Artur Cejrowski na początek. Ja zadrżałem, kiedy Roman Giertych opisywał tutaj te swoje perypetie. Wiedziałem wcześniej już, że jest on świetnym aktorem komediowym. Pamiętam, kiedy skakał na wiecach kot i krzyczał hop, hop, hop. Wtedy myślałem, że sprawdza się tylko i wyłącznie w komediach. Ale teraz, jak widzę, jest też świetnym aktorem dramatycznym. Myślę, że no, jeśli nie sprawdzi się w polityce, jeśli już kilka razy próbował i średnio się sprawdził, średnio się też sprawdza jako adwokat, bo chyba to trochę nowa figura, adwokat opozycyjny. Natomiast jeśli nie sprawdzi się w swojej roli jako przedstawiciel Palestry, to być może na starość w teatrze dramatycznym, myślę, że Krystyna Janda czy inne znamienite postaci. Tylko w słowo, bo adwokaci opozycyjni to byli i kojarzą nam się bardzo dobrze jako ci walczący z komuną. I właśnie chyba takie wrażenie chciał także co do siebie odnieść Roman Giertych. Być to może, natomiast zdecydowanie większa przyszłość według mnie jest przed tym Romanem Giertychem, który będzie występował jako aktor i będzie opowiadał o swoich perypetiach na deskach różnego rodzaju scen. Myślę, że troszkę tak należy na to patrzeć, bo odzierając tę całą sprawę z wielkich słów, które pojawiły się w mediach znów związanych z opozycją, czyli mówienie o polskim Watergate, mówienie o tym, że jest to wielka afera, mówienie o tym, że dzięki tym rzekomym podsłuchom, którym na razie polskie służby zaprzeczają, Prawo i Sprawiedliwość miało wygrać wybory. No nie, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, dlatego że przedstawiło konkretny plan na Polskę, a żadnego planu na Polskę nie przedstawiła Platforma Obywatelska i to dlatego przegrała wybory. Więc polskie służby na tę chwilę zaprzeczają. Politycy opozycji posuwają się do twierdzeń, że dzięki temu PiS wygrał wybory. Ale ja przypominam, że w Polsce na zgodę na podsłuch czy kontrolę operacyjną wydaje sąd. Więc jeśli tego typu historie miały się zdarzyć, to sąd musiał o tym wiedzieć i musiał wyrazić tę zgodę. Ale zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tutaj są według mnie bardzo istotne dwa wątki. Ta
sprawa pojawia się. Zresztą trop dotyczący tego, co, o czym chcę powiedzieć, pokazał też Roman Giertych w jednym ze swoich wpisów na Twitterze, kiedy dziękował za to, że ta sprawa się pojawiła, Radosławowi Sikorskiemu, jak gdyby wskazując, że tu kontakty, domyślamy się, nie małżonki byłego ministra sprawiedliwości, miały kluczowe znaczenie dla tej sprawy. Być może pani Applebaum wykorzystała jakieś swoje znajomości do tego, żeby ta sprawa akurat w tym momencie się pojawiła, a pojawia się w momencie nieprzypadkowym, bo pojawia się z jednej strony w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość próbuje przeforsować ustawę medialną, kiedy Amerykanie mówią, uderza Prawo i Sprawiedliwość w ich interesy i w ich inwestycje na terenie Polski, i być może ta kanadyjsko-amerykańsko-izraelska współpraca, czyli współpraca państw sojuszniczych, pojawia się nieprzypadkowo akurat w takim momencie, żeby troszkę pokazać i postraszyć, pogrozić palcem Prawo i Sprawiedliwości, że jeżeli będziecie dalej uderzać w nasze interesy, będziecie atakować ważne dla nas sprawy, to abstrahuję już teraz od tego, czy jest to atak, czy nie, bo oczywiście wiemy, że nieporównywalnie ostrzejsze przepisy medialne są w Niemczech, już nie mówiąc o innych państwach, to myślę, że ten kontekst jest tutaj nie bez znaczenia. Także nie bez znaczenia jest to, że aktualnie rządząca Izraelem ekipa nie jest przyjazna Prawu i Sprawiedliwości z wielu względów. I to jest, myślę, kontekst, o którym warto powiedzieć, warto go też sprawdzić szerzej. Myślę, że polskie media to zrobią. Drugi kontekst, i ten kontekst jest może nawet ważniejszy niż to, o czym mówiłem przed chwilą, to jest przede wszystkim to, że ta sprawa pokazuje się w przestrzeni publicznej, w kilku komentarzach prasowych, niezależnie od siebie, dzień po tym, kiedy Roman Giertych nie pojawia się na zaplanowanym przesłuchaniu. Ale drodzy państwo, żeby to pierwszy raz się nie pojawia, 21 razy się nie pojawiał, a tak, prokuratura go wyznaczała termin 100 razy. Tak, przypomnijmy, że ta sprawa już bardzo krótko dotyczy przywłaszczenia 72 milionów na szkodę giełdowej spółki Polnordu. No i wydaje się, że ten kontekst, w którym Roman Giertych będzie próbował przedstawiać się jako tutaj ofiara rzekomego podsłuchiwania, jest, trzeba czytać właśnie w tym kontekście zarzutów, które ma w związku ze sprawą, o której mówiłem. Co przypomina rzecznik prasowy ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, jeszcze tylko nadmienię dla pełni obrazu. W Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd, o czym mówił nasz gość. Sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieuprawnione. Jaki komentarz Marka Króla? Opowiem jako stary redaktor, który nie ma szans już pracy w dyplomacji, że służby, gdyby kierowały się jakimiś ograniczeniami w podsłuchach od CIA począwszy, no to by przestały być funkcjonować w ogóle. Więc nas karmiono takimi, jeszcze pamiętam w III RP na początku, że nie podsłuchuje się na przykład działaczy politycznych, związkowych i tak dalej, i tak dalej. No nie ma czegoś takiego. Służby nie mają takiego ograniczenia i obrzydzenia, i moim zdaniem tak powinno być, ponieważ jeżeli ktoś jest zamieszany w takie przekręty, i jak redaktor Sejrowski wspomniał, właśnie na dziesiątki milionów złotych, dodałbym do tego, że na pewno sam zainteresowany nie skonsumował tych pieniędzy, ale cała siatka musiała pracować i na pewno doszło do jakiegoś podziału tych środków. No to służby, zwłaszcza, że tutaj w ogóle, mi powiem, tak trochę pachnie takimi różnymi jakimiś dziwnymi mafijnymi działaniami, to w tym wypadku służby muszą wykonywać swoją pracę tak, jak wykonują, i muszą zaprzeczać tak, jak zaprzeczają oczywiście, bo i w te zaprzeczenia powinniśmy wierzyć tak długo, jak długo nie zostaną obalone. Roman Giertych złośliwie twierdzą, że wykorzystuje, chce się odbić na tym programie Pegasus, ponieważ jest to koń ze skrzydłami, ale myślę, że ten koń oskarżony na tych skrzydłach daleko nie zaleci, i słusznie państwo zauważyliście, że pojawia się ta sprawa Pegasusa właśnie po tym, jak nie stawił się wielokrotnie, ponad 21 razy w prokuraturze. A dodałbym jeszcze do tego, że jeżeli coś się pojawia z okolic Toronto, Kanady i tak dalej, to mi zawsze zalatuje ruskimi onucami.
I zawsze można taką wyprodukować taki news i potem nazwać to, że światowe media z oburzeniem poinformowały, że Roman Giertych był śledzony i tak dalej. To jest ogromna maskirowka tutaj wokół tego jest zrobiona. Nie mamy odpowiedzi na pytanie jedno, bo były przeszukania, wiemy, w willi Giertycha we Włoszech, chyba w Toskanii. Tam ma jakiś domek i tam miał interweniować w tej sprawie pewien wysokiej rangi zakonnik z Watykanu, nazywający się Giertych, chyba brat taty Romana Giertycha, żeby zablokować to, czy jakby nie przekazać tych materiałów, które były tam zdeponowane w tej willi. I podobno tam jest bardzo interesujące są informacje, ponieważ Roman Giertych obawiał się i spodziewał się działań operacyjnych wobec niego, więc przerzucił te materiały do Włoch. I tutaj nie ma żadnych informacji po tym, jak nasze służby poprosiły o pomoc prawną służby włoskie. Co może uzyskać na tym Roman Giertych? Czy faktycznie taka gra, tak jak powiedzieliśmy, przypominając kontekst rewelacji o Pegasusie, nabierze medialno-politycznego znaczenia? Artur Cejrowski. On próbuje teraz za wszelką cenę upolitycznić te zarzuty i pokazać, że tutaj celem służb nie są działania, czy celem prokuratury nie są działania, które mają związek z ewentualnymi przestępstwami, których się dopuścił, ale mają związek z jego zaangażowaniem w politykę. On skłonny był nawet powiedzieć, że w tym czasie, kiedy służby go przesłuchiwały, to miał na zlecenie Donalda Tuska prowadzić jakieś polityczne rozmowy we Włoszech. No, nie wiem, w jakiej roli występował tam Roman Giertych i w jakiej roli rozmawiał z jakimiś sojusznikami Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej we Włoszech. Nie wiem, czego dotyczyła ta sprawa. Być może to kluczowy jest ten wątek, o którym wspomniał redaktor Król. Natomiast bez wątpienia zarówno Roman Giertych, jak i senator Brejza będą pokazywali, że ta sprawa ma tylko i wyłącznie polityczne podłoże, że to jest kwestia, jeśli ten podsłuch rzeczywiście istniał, to jest to kwestia tylko i wyłącznie podsłuchiwania polityków opozycji. Im oczywiście będzie zależało na tym, żeby tak tę sprawę naświetlać. Natomiast ja kolejny raz zwracam uwagę, że tutaj jednak inni szatani są czynni i mamy do czynienia z bardzo poważnymi zarzutami postawionymi przez prokuraturę i wbrew temu znowu, co pokazuje się w mediach sprzyjających opozycji, to nie Eli tylko i wyłącznie do inwigilowania terrorystów ten program powstał. Powstał do walki z terroryzmem oczywiście też, ale także do walki z przestępczością zorganizowaną, a no, rozumiem, że synonimy tego typu działalności gdzieś w tym, co robił Roman Giertych, czy w tym, czym parał się senator Brejza i jego ojciec, mogą śledczy z prokuratury znajdować albo mogą ich szukać. Więc no, jeśli ten program był wykorzystywany, jeśli ten cały system był wykorzystywany, no to przecież był wykorzystywany wobec ludzi, którzy mają, wobec których są bardzo poważne wątpliwości i śledczy, jeśli go wykorzystywali, to wykorzystywali go do celów związanych z tymi wątpliwościami, do wyjaśnienia tych wątpliwości. Mniej niż dwie minuty, więc dopytam, czy sądzą panowie, że dojdzie do zatrzymania Romana Giertycha? Myślę, że w poważnym państwie, które siebie szanuje, powinno już dawno dojść do zatrzymania i posamienia przed sądem Romana Giertycha. I to jest trochę test dla III Rzeczpospolitej, bo ludzie ustawieni, że tak powiem, celebryci trochę pokazują środkowy palec naszej ojczyźnie. Artur Cyrowski, ostatnie zdanie. Ja się obawiam, że jeżeli dojdzie, to będziemy mieli znowu festiwal hipokryzji, będą teatry omdleń i różnego rodzaju zachowań, które widzieliśmy przy okazji tych poprzednich zatrzymań, więc myślę, że zgadzam się oczywiście z redaktorem Królem, powinno dojść do takiego zatrzymania, powinniśmy szanować prawo i przesłuchać Romana Giertycha, on musi się w końcu stawić przed sądem, natomiast nie mam wątpliwości, że druga strona będzie robiła z tego teatr. Czyli dojdzie do teatralnego zatrzymania. Tu musimy postawić kropkę, ale bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za komentarz, za informacje. Nasi goście Marek Król, Artur Cejrowski. Dziękuję. Panom dziękuję. Dobrego dnia wszystkiego, dobrego zdrowia przede wszystkim. Dobrego dnia. I Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.